This is my kingdom come. Cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Enrux, a to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Gothic 1. Odcinek nagrywany zaraz po skończeniu poprzedniego. I co? W poprzednim odcinku, tak jak mogę już wam to powiedzieć, mamy udać się do starego obozu. No i ruszamy, dostaliśmy nawet runę, Oli. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Jesteś szefem na... Zgadza się, chłopcze. Dobra, ale... Ciekawa bardzo historia Lee, ale ja już się śpieszę, ponieważ mamy iść do magów ognia, do starego obozu, ale nie pójdziemy tak na serio, zobaczycie co się stanie w drodze oczywiście. Tak, ciekawa historia, tak naprawdę Robara zabijamy w trzeciej części, ponieważ tam nie ma bariery. No i tam, znaczy jest bariera, oczywiście kolejna, którą Robar oczywiście założył i magowie ognia. No i tam jest bariera na tym całym, kurde, czekajcie, Vanguard, o, na całym Vanguardzie jest bariera, żeby nikt go nie dopadł, ponieważ tam też są orkowie. No i tam jest ciekawa misja i oczywiście w tym całym Nordmarze idzie się, znaczy dajesz teleport Lee, drugi taki do świątyni, ty bierzesz do króla, ty się teleportujesz do króla, a Lee się teleportuje, kurde, nie umie się wysłowić, on się teleportuje do świątyni, no i zabijacie wspólnie Robara. Ale jak ktoś nie grał, to musi na serio odrabiać lekcje i kupić sobie Gothica lub ściągnąć. Choć ze ściągniętego to pograsz od razu, usuniesz go, potem zapomnisz, a tak to byś mógł sobie grać, potem skończyć. Potem byś chciał znowu pograć, to mieć już na tej swojej pięknej półce z grami. Dobra, lecimy oczywiście. Dalej lecimy. Dobra, co nas spotka w drodze, to zaraz zobaczycie. Pewien koleś nas tutaj spotka ze starego obozu. A dokładnie jest to koleś Skorpion, którego pobiję, bo go nigdy nie lubiłem. I go po prostu zniszczę. Dobra, siema. Nie bój się, możesz mnie, jeśli masz. A weź sobie... Czekaj, w dupsko to... Tomb Raider ITP. Pokaż co tam masz, ziom. Masz 2000 bryłek, z czego... zostanie ci niestety zero. Ponieważ już nie żyjesz. I narka, ziom. I co? Zabijamy tego całego Skorpiona, którego nigdy nie lubiłem. Bierzemy mu wszystkie bryłki rudy, będzie bogaty oczywiście. Na pewno coś kupię za to. Mamy tam piękne kusze. Na pewno sobie wszystkie punkty nauki wydamy w kręgi jakieś. Tutaj mamy kusze jakieś. Miecze, o miecze, bardzo ciekawe. Miecze na przykład wrzask berserkera. Tutaj mamy dwuręczne, no i tutaj ostrze najemnika. A Bezi, ile ty tam już masz już tych bryłek? 10 tysięcy, Bezi, jesteś bogaty. I kolejny, jak on ma kawalorn, kawalorn. Panie kawalornie, ileż pan ma bryłek? A dobra, jego zostawimy, bo to jest ziomek.
Zawsze go lubiłem, ale zawsze go lubiłem zabijać, ponieważ miał zawsze dużo bryłek rudy. Jestem zły, tak. Ale jeszcze nie pora na to. Idziemy w stronę starego obozu. A kogo tam spotkamy, to już dowiecie się za chwilkę. Wejdziemy sobie takimi bardziej skrótami, żeby nie łazić bez i nie biegnij w ścianę. Ponieważ to głupio wygląda. A ja się nie chcę śmieszyć, że zrobiłem coś beziemu, co nie, tak. Albo dobra, lecimy już tą drogą, żeby ten odcineczek dłużej trwał. Oczywiście świetnie mi się zawsze nagrywał Gothica. Nigdy mi się on nie nudzi, nigdy, ponieważ to jest gra, którą będę zawsze wielbił, uwielbiam ją po prostu. Ta seria musi być na każdej półce kolekcjonera gier. Czyli w moim przypadku ja nim jestem, więc mam Gothica wszystkie części oprócz Arkanii, bo to coś nie jest Gothiciem. 20 odcinek dzisiaj mamy, a tam mamy naszego przyjaciela Miltena i zaraz dowiemy się, co się stało Miltenie, mój przyjacielu. Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali magów ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei, od samego początku. Już dobrze, uspokój się, przyjacielu. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni? Zawalenia starej kopalni? Tak, to działo się tak szybko. Nikt nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. Dobra, spotkałem Gorna. Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. To było dobre. Bawiliśmy się w poszukiwaczu skarbów. Nie no, Bezi jest po prostu biest. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak, stąd wiem o zawaleniu się kopalni. Mówiłeś coś o magach ognia. Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli zdrajca i spiskowiec. Ledwie uszedłem z życiem. Oj, szkoda mi cię, Milton, jesteś taki świetny. Dlaczego magnaci mieliby wymordować magów? To bez sensu. Wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników. Zaatakowali mnie natychmiast. Może Diego będzie wiedział więcej. Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. Czyli mamy zaraz się na pewno udać do pana Diego. Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie, Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. Miltenie, nie śpiesz się. Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu. Musisz z nim... Milton, spokojnie, porozmawiam z tym i na pewno będziemy musieli się udać do nowego obozu, ale mamy już runę, więc nie martwimy się, kreto szczur, którego zabijamy. Bezi, uspokój się. Dobra, lecimy do pana Diego, który jest na drugim, na drugiej stronie tam i pilnuje. Oczywiście po tej misji no już będziemy zmierzali w tamtą stronę, tam gdzie właśnie kieruje się Bezin, a mianowicie właśnie do Xardasa, czyli największego jakby maga w tej grze, który jest w drugiej części, w dodatku oczywiście musi być, w trójce jest. No i w trójce chyba zmierz bogów go nie ma, ale Xardas jest wszędzie, oprócz w czwórce chyba. Kurde, tam już kogoś zabijają, nie no. Nie, znaczy lubię dołączać do starego obozu, ale nigdy nie lubiałem ich za bardzo, tych kolesi. W nowym obozie jest normalnie, nie trzeba płacić rudy, itp. itd. A tu trzeba, po prostu idziesz i ten cały, nie wiem jak on tam ma, ale już zapomniałem, ale ten cały koleś, Bloodwin, no właśnie, on coś chce, dobra, Diego, rozmawiamy z Diego. Hej, bądź cicho. Cześć, Diego.
Rozmawiałem już z Mildenem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze, zatem wiesz już, co się stało. A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Napad? Na wolną kopalnię? To długa historia. Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. Opowiadaj, to nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. 2 godziny temu 2 tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. Oj, to sporo, kurde. Na pewno uprzedzimy nowy obóz. No i oczywiście będziemy musieli z nim pogadać, ponieważ to są teraz nasi nowi przyjaciele i tam teraz będziemy dla nich pracować. To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. Kurde, skubańcy. Ale co stało się z magami ognia? Koris? A dobra, to sobie przewiniemy. Widziałem strażników. Trzymaj się z dala od nich. Obawiają się od... O spoko, i co teraz? I co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy ty i Milten. Zostaniemy tu jeszcze, ale... Nie ma spraw. Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się... Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im o... Dzięki, przyjaciół. Spoko i dobra. Trzymaj się. Na pewno do nich pójdziemy. No i oczywiście lecimy... uprzedzić nowy obóz o tym wydarzeniu. Oczywiście teleportamy się, bo mamy ten teleport cały. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do pod... Przecież musiał zdawać sobie... Spoko. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie. Wygnano mnie ze starego obozu za to, że wam pomogłem. Nie należysz już do starego obozu? Zatem witaj w naszej I jest, właśnie, zostaliśmy jakby strażnikiem nowego obozu. Yeah, pięknie. Stara kop... Zalana? Gomez... Dobra, dobra. Czy to oznacza, że... Porozmawiaj z... Kiedy wy... Cóż miałem... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Wersji. Cóż, kiedy... 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Jest jeszcze niewielu żyjących pamięta dokładnie. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia.
Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mak postanowił wieść życie samotnika. Jak ma na imię? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka, ale ci, którzy go znali na... Dlaczego? Dobra, tam sobie poprzewijamy. Wiesz może, żyje w to. Dobra. Sprób tylko... Oczywiście. Mianowicie. Cóż, przez te wszystkie... Ale wygląda... Co? Że... Musisz znać... Widzę. Jak... Oczywiście dostaniemy się do Xardas, ale to na pewno w następnym odcinku. Siema, Golem. Witaj! Spotkałem Di... To dobre... Mają... Dobra, dobra. Do zobaczenia. My pójdziemy do Li, jeszcze sobie zapiszę, no i... Zostaniemy przyjęci w poczet najemników. Tak jest. No i będziemy już najemnikiem, no i będziemy mogli wyruszyć do pana Xardasa. No i tam już się rozstrzygnie, co będzie się działo dalej. Oczywiście, na pewno tam pójdziemy. Siemanko. Wiesz dokąd... Nie, to... To droga do... Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Co musz... Nic. Tu nie stary. On nie musi... My... No, i tak ma, takie ma być podejście do ludzi, którzy są nowi. Li. Witaj. Wyrzucono mi nasz obóz. Przejdźmy od razu. Weź te z... Li, ale ja chcę. Ja chcę, czekaj. Przyda mi się lepsza zbroja. Najpierw... Ciążki pancerz, bierzemy. Chciałbym ten... Dzięki, Li. No i ja już idę. No i mamy nowy pancerz, mianowicie mamy pancerz, ciężki pancerz najemnika, który wygląda tak. Oh yeah, bardzo fajnie będzie w nim wygląda. Jesteśmy teraz przypakowani bardziej. No i co, to by było już na tyle, ja się już będę z wami żegnał. W następnym odcinku pójdziemy sobie do pana Xardasa. No i co, to by było już na tyle, ja się już będę z wami żegnał. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia do następnych odcinków serii Let's Play Gothic, no i co? Trzymajcie się, no i cześć!